Jesteśmy pod cegielnią w Siewierzu. Widać jakieś ruiny, komin. Nieźle tu zakrzaczone. Ale myślę, że uda nam się tu coś sfilmować. I tak jest chyba lepiej o tej porze roku, jak na wiosnę czy latem, bo teraz przynajmniej nie ma ryzyka, że jakieś kleszce można złapać czy coś. Tu pewnie, myślę, że był jakiś budynek suszarni chyba. Przejdziemy tam dalej, może się uda pod ten piec jakoś dojść. Mamy tu jeszcze, tam widzę też jakaś stara szopa. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, oglądamy co tu jest. No i mamy piec. Jest furta piecowa. I piec w środku. A tutaj mamy furty wjazdowe. O. I jest piec. Całej okazałości można pooglądać. Tam dalej nie idziemy, bo widzę, że zawaliło się część sklepienia, także lepiej tu chyba dalej nie wchodzić. Tu mamy następny budynek, może jakieś biuro było. Wszystko niestety już. Tam za tymi krzakami pewnie jakieś wyrobisko z gliną. Do tej pory może tam jakiś staw jest. Zapewne. O. Wszystko niestety się już rozpada. Tu lepiej do środka chyba nie włazić, bo może coś spadnąć na głowę. Zajrzymy tu tylko przez okno. O, tu niestety już wszystko się już od góry sypie. Jakieś zwisające belki. Był tu chyba budynek, w którym była produkcja tej, jakiś gniotownik czy coś. Tak mi się wydaje. O, tu lepiej widać. Jakiś postument został tylko betonowy. Zapewne było tutaj jakieś maszyny czy urządzenia. Skoro to jest poprzerzynane. Pewnie złomiarze zrobili swoją robotę. Czy likwidator, nie wiadomo. I tu jeszcze piec z drugiej strony. Od góry wymurówka z jakiejś dziurawki. No i tu jeszcze raz widok na komin. To tyle, będziemy się zbierać z Siewierza. Bo za niedługo się zrobi wieczór. O, widać jednak jakiś staw.
tutaj podeszłem z drugiej strony. Jest tu jakąś wodę widać. Proszę, w tym miejscu chyba było wyrobisko, z którego wyciągano jakimiś koparkami, czy jakimś czerpakowym pewnie podajnikiem. Wyciągano glinę. I tutaj w tym budynku pewnie jakiś był gniotownik, następnie suszarnia, no i piec. Tak to się odbywało. A w tamtych okolicznych szopach suszarnia i magazyn.